Cześć, tu Ola, witam na kanale Sztuka Uniwersalna. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii o artystach. I porozmawiamy sobie dzisiaj o postaci artysty niezwykle barwnego, kolorowego, o przewodniczącym takiego nurtu, który nazywał się fowizm i jest to nurt jeden z najmniej spójnych w historii sztuki. Także dzisiaj o kim? Już wiecie o kim? Henri Matisse, czyli z francuskiego mówiąc Henri Matisse, ale pozwólcie, że będę używać imienia Henri, spolszczonego. Także zapraszam dzisiaj na odcinek, będzie merytorycznie o jego dzieciństwie, o tym jak to się stało, że w ogóle artystą został. Dzwony biją w kościele, czas zaczynać, ale jeszcze tylko przypomnę, że możesz subskrybować kanał. Proszę to nadrobić, zasubskrybować i być na bieżąco z nowymi filmami, które dwa razy w tygodniu się tutaj pojawiają. Let's go! Henri Matisse, a właściwie Henri-Émile Benoît Matisse, urodził się 31 grudnia, taki to rodzynek szczęśliwiec ostatniego dnia miesiąca grudnia 1869 roku. Jego rodzice pochodzili z Pikardii, miasteczka położonego w północnej Francji na granicy z Belgią. Jego rodzina właściwie, rodzina rodziny od pokoleń zajmowała się tkactwem. Młodzi małżonkowie niedługo później z tego miasteczka wyjeżdżają do Paryża za pracą, za poszukiwaniem pracy, a jego matka Anna będzie pracować w sklepie z farbami, gdzie właśnie nasz młody, przyszły artysta będzie miał styczność z pigmentami, z kolorami, więc tam pierwszy raz pozna takie przybory malarskie i właśnie barwy pigmentów. I też Anna, czyli jego matka, była bardzo osobą kreatywną. Na przykład projektowała fasony kapeluszy oraz sama malowała gwaszem. Także już można powiedzieć, że na tym dziecinnym podłożu genów Henri, czyli Henri, ma jakby po mamie odziedziczone te zapędy artystyczne. Henri był w dzieciństwie chłopcem niezwykle wrażliwym, takim obserwatorem bacznym, ale też był bardzo chorowity. Często chorował i ta jego mama Anna właśnie go tą opieką matczyną podczas jego choroby zawsze otaczała. On również uwielbiał parodiować innych, więc miał zdolności aktorskie oraz muzyczne. Nauczył się gry na skrzypcach i kilkanaście lat później będzie się zastanawiał, jaką karierę wybrać, czy muzyczną, muzyka, czy może artysty, malarza. W latach 1882-87 Henri kończy gimnazjum oraz liceum w pobliskim Saint-Quentin. Saint-Quentin to jest nazwa miasta. Tutaj się wyświetli, bo to są francuskie nazwy, często ciężkie do wymówienia. Saint-Quentin. I tam ukończył te szkoły i zastanawiał się nad dalszą karierą. I ku uciesze ojca, ponieważ tu warto podkreślić, że ojciec praktycznie przez całe jego życie tej jego artystycznej kariery nie będzie wspierał. On zawsze chciał, żeby Henri się ustatkował i najlepiej został prawnikiem. Więc ku uciesze ojca Henri podejmuje studia prawnicze w Paryżu i w 1888 roku z tego Paryża przyjeżdża ze zdanym egzaminem na adwokata i podejmuje pracę kancelisty w biurze właśnie adwokackim, prawniczym. Niestety nuda i brak powołania do wykonywania tego zawodu szybko dało sobie znać, doprowadziły do sporów i niesnasek z ojcem. Ale to jest trochę tak, jakby taką duszę kreatywną, tęczę kolorową zamknąć w słoiku i to na dodatek nie przeźroczystym, tylko na przykład zamalowanym czarną farbą. Wiecie o co chodzi, wszystkie kreatywne dusze wiedzą w tym momencie o co chodzi i o czym mówię. Także Henri zaczął mieć problemy zdrowotne, myślę, że to trochę właśnie spowodowały te kłótnie z ojcem, że stres zaczął wychodzić się z niego w postaci różnych chorób i po przebyciu poważnego zapalenia wyrostka robaczkowego po rekonwalescencji w szpitalu Henri dostaje objawienia i postanawia zostać malarzem. Także po wyjściu ze szpitala w 1891 roku Henri podejmuje pierwsze kroki w celu nauczenia się rzemiosła zwanego malarstwem i kupuje wtedy podręcznik taki podstawy malowania farbami olejnymi oraz zapisuje się do pobliskiej szkoły rysunku i malarstwa, aby w przerwie od tej nudnej pracy prawniczej tworzyć coś i kierować swoją duszę bardziej w stronę tej pracy kreatywnej. Tak się rodzi sukces, moi drodzy. Tak właśnie postępują ludzie sukcesu. Także to był 1891 i Henri w tej szkole niezwykle upodobał sobie malowanie w plenerze, szybkie szkice z natury, a profesor był zachwycony jego uporem, determinacją, szybkością pracy i tym, jak właśnie Henri się szybko tego wszystkiego uczył. W głowie naszego przyszłego malarza pojawiła się myśl, aby zacząć naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu.
Jedyne, co stało na przeszkodzie, to przekonanie do tego pomysłu ojca, ale ostatecznie w 1891, czyli nadal jesteśmy w tym samym roku, oni się z ojcem dogadali i nawet rodzice zaproponowali Henrymu taką skromną pensję na początek i on do tego Paryża wyjechał, ale nie zaczął od razu w École des Beaux-Arts nauki, tylko zaczął naukę w takiej jakby przedszkole, w szkole przygotowawczej właśnie do nauki w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. No i niestety w tej szkole przygotowawczej profesor i Henry nie przypadli sobie do gustu i nasz artysta został pochwalony właściwie podczas tego rocznego pobytu w tej szkole za swoje dzieło tylko jeden raz. No i w 1892, kiedy miał zamiar już i odwagę zdawać to i przygotowanie przede wszystkim, jakieś doświadczenie, zdawać do École des Beaux-Arts, czyli do tej Szkoły Sztuk Pięknych, no to wtedy jego akt męski został odrzucony, tutaj Wam pokażę, jak on wyglądał, ponieważ uznano go za zbyt ekspresyjny. No i po tym incydencie z werdyktem komisji na egzaminie, zniechęcony nieco Henry udał się do Lille, gdzie tam w tym oto miejscu ojciec próbował go odwieźć za wszelką cenę od tej dalszej kariery malarza, artysty. I właściwie może to by się wydarzyło, wiecie, wtedy, gdyby nie fakt, że w tym właśnie czasie nasz Henry udał się do muzeum, gdzie zobaczył dwa obrazy hiszpańskiego malarza Francisco Goya, które jakby zaważyły na jego poczuciu, jeśli chodzi o dalszą karierę w świecie sztuki. Po zobaczeniu tych obrazów, to były obrazy pod tytułem Wiek Młodzieńczy i Wiek Starczy, stwierdził, że absolutnie każdy ma szansę odnieść sukces w świecie sztuki, ponieważ malarstwo to język indywidualny i żaden obraz i żaden artysta nigdy tak samo nie będzie malował i żaden obraz nie będzie taki sam. Także jakby uznał, zniósł wizję kanonów obrazu jako obrazu idealnego, obrazu prawidłowego i stwierdził, że on absolutnie ten sukces w tym świecie sztuki odniesie. Tego samego roku 1892, natomiast wiosną, Henry spróbował jeszcze raz swoich sił na egzaminach właśnie do Szkoły Sztuk Pięknych, ale tym razem wybrał pracownię innego artysty. Wybrał pracownię Gustawa Moreau, symbolisty, profesora przeciwieństwa, profesora niekonwencjonalnego i tolerancyjnego, przeciwieństwa do tego profesora z lat poprzednich, z którym niestety wspólnego języka nie znalazł. I ten oto wybór okazał się wyborem niesamowitym. Trafionym, ponieważ Gustave Moreau nie narzucał żadnego stylu. On twierdził, że technikę malarstwa dobiera się do swojego temperamentu, do swojego charakteru, także raczej był takim profesorem bardzo otwartym. Ale to był który 92? Ostatecznie w 95 Henry dopiero został oficjalnie jakby studentem jego pracowni po dokonaniu wszelkich formalności i w pracowni Gustawa Moreau pozostał aż do jego śmierci w 1898 roku. Pan uprościsz malarstwo, powiedział profesor, czyli Gustave Moreau do naszego Henry'ego Matisse'a. Po chwili dodał, nie słuchaj mnie, to co robisz jest ważniejsze od wszystkiego co mówię, ponieważ ja jestem tylko nauczycielem i w zasadzie to nic nie rozumiem. Matisse często odwiedzał Louvre w trakcie pobytu w Paryżu i podziwiał dzieła Albrechta, Dürera, Rembrandta czy Goi. To był również czas lekkości obyczajowej, dekadentyzmu we Francji. Także młodzi malarze w takich grupach się zazwyczaj organizowali i spotykali, pomimo braku mamony i gotówki, dobrze się bawili i spędzali luźno czas. Wtedy też nasz Matisse nawiązał znajomość bliższą, a właściwie romans z modystką Camille. I z tego związku narodził się owoc miłości w postaci jego córki Marguerite Emilienne. Związek ten jednak nigdy nie został zalegalizowany, natomiast w 1897 roku Henry ostatecznie uznał ojcostwo, a rok później w 1898 ożenił się z Amélie, również modystką. I tak się akurat złożyło, że Amélie, czyli jego żona, była kobietą z południa. I te właśnie podróże w okolice Toulouse do rodziny żony pozwoliły Henrymu odkryć tajemnicę światła, barw, koloru i ogólnie odkryć nowe spojrzenie na malarstwo. I w tych
to w tym czasie, 1899, to jest czas, kiedy powstaje właśnie dużo pejzaży, przestrzeni, martwych natur, tętniących żarem południa. I taki obraz Bufet i stół, tak zatytułowany właśnie z tego roku, rozpoczyna kontynuowaną przez parę kolejnych lat eksperyment, kontynuowany przez parę kolejnych lat eksperyment z dywizjonizmem, jeśli chodzi o poszukiwania malarskie. Dywizjonizm, już tłumaczę, o co chodzi. Dywizjonizm w malarstwie polega na ograniczeniu barw widma słonecznego, widma widzialnego, to znaczy, że używamy barw czystych, nakładamy je plamami, plamkami na płótno w ten sposób, że po odejściu na pewną odległość od obrazu te konkretne czyste plamy kolorów łączą się w siatkówce oka naszego, tworząc barwy, kolory uzupełniające. Uzyskujemy w ten sposób efekt takiej świetlistości, migoczenia, to wszystko zdaje się wibrować, co jest nieosiągalne jakby w inny sposób, mieszając kolory na palecie. Przerwa na ciekawostkę, jeśli chodzi o Henry'ego, to w 1899 roku Henry był naprawdę w słabej kondycji finansowej. Mimo to inwestował w sztukę w ten sposób, że kupował płótna znanych artystów, płacąc za nie po części swoimi obrazami. I w ten sposób stał się posiadaczem płócien takich artystów jak Paul Gauguin, Cézanne czy Van Gogh. Tak się robi biznes, moi drodzy. I w 1905 roku nasz malarz, bo już tak o Henrym można powiedzieć, doszedł do takiego momentu, kiedy na swoich płótnach uczynił płaskie, czyste plamy koloru autonomicznymi elementami kompozycji, to znaczy takimi odrębnymi bytami. Te plamy stanowiły, płaszczyzny koloru stanowiły odrębne byty. I bywalcy w tym samym roku, 1905, bywalcy salonu, trzeciego salonu jesiennego przy Polach Elizejskich, to była w Paryżu taka słynna, stała wystawa, ekspozycja sztuki, oczywiście zmienna, ale słynna. Wchodzili do sali, gdzie spotykali na środku rzeźby jakby imitujące styl florenckiego artysty Donatella, a ze ścian krzyczały kolorowe płótna artystów takich jak Henri Matisse, Vlaming czy André Derain. I wtedy właśnie, podobno, znany i szanowany krytyk sztuki, wchodząc do tej sali, zdziwił się i wykrzyczał na cały głos: Donatello pośród dzikich bestii. I taka nazwa, właśnie dzikie bestie, bestie, dzikie zwierzęta, czyli fowiści z francuskiego le fauve. Le fauve. Jeszcze raz. Le fauve. Le fauve, czyli fowiści, ta nazwa przylgnęła już na dobre do grupy naszych młodych malarzy, artystów. I fowizm to był tak naprawdę jeden z najmniej spójnych kierunków w sztuce XX wieku. I podczas tej wystawy, tego trzeciego salonu jesiennego, Henri Matisse zaprezentował 5 swoich obrazów. Tutaj Wam po kolei je przedstawię. Na pewno był to obraz Przepych, był to obraz Spokój i Rozkosz, Kobieta w kapeluszu i jeszcze parę innych. Jak znajdę, to one się tutaj oczywiście pokażą. Z racji swojego doświadczenia Henri Matisse został okrzyknięty przywódcą grupy fowistów, a fowizm okazał się być najmniej spójnym kierunkiem w sztuce XX wieku. Natomiast na czym on polegał? Czerpał ze zdobyczy impresjonizmu, czyli głównie stawiał na kolor i eliminację wiedzy o przedmiocie. Ulotne wrażenia związane z barwą i światłem, kolor jako jedyny właściwy środek wyrazu artystycznego. 2 lata po erze fowistów ich nowatorstwo przyćmił kubizm. I tutaj jednoznacznego stosunku do kubizmu Henri Matisse nie miał. Był natomiast przyjacielem, dobrym znajomym z Pablem Picassem i na pewno w niektórych z jego prac znajdziemy taką inspirację kubizmem, no bo to było w tamtych czasach obecne, więc jak się coś spotyka, to się czymś inspiruje. Natomiast kubiści to byli badacze, to byli analityczni ludzie formy, jeśli mogę tak określić, a fowiści zdecydowanie bardziej stali po stronie ekspresji, impresji i koloru. Henri Matisse był niejednokrotnie atakowany i wyszydzany przez konserwatystów. Na dzielnicy Montparnasse niejednokrotnie na murach pojawiały się napisy w stylu: Matisse doprowadza do szaleństwa, Matisse jest gorszy niż absynt. Natomiast Henry nic sobie z tego nie robił za bardzo i on pozostał, słuchajcie, od początku do końca
człowiekiem absolutnie normalnym. To znaczy nie kreował się tak, jak Salvador Dali to robił. Tutaj podlinkuję odcinek o Salvadorze. Salvador kreował się na artystę surrealistycznego, miał wizję swojego wizerunku, natomiast Henri Matisse ubierał się jak normalny, elegancki gentleman i nigdy swoim zachowaniem jakoś nie bulwersował, czy nie chciał wzbudzać zbytniego zainteresowania. Dzięki wsparciu amerykańskich protektorów, tutaj głównie Gertrudy Stein i jej brata Leo, nasz Henri Matisse otworzył swoją własną szkołę rysunku i malarstwa pod nazwą Akademii Matisse i na początku w ogóle nie chciał pobierać opłat od studentów za naukę. A w 1912 roku po publikacji wywiadu artykułu na temat Henri'ego Matisse'a w New York Timesie publika oszalała, totalnie oszalała na punkcie jego obrazów i zaczęły napływać różne zlecenia i zamówienia na obrazy. Kolekcjonowali dzieła Matisse'a ludzie z całego świata, a druga taka największa kolekcja prywatna przypada na kolekcjonerów z Rosji. Tam był Szczukin i jeszcze jeden ktoś się nazywał Morozow. I ja, słuchajcie, tutaj w studio powoli przygaszam światła i zapraszam Was na taką atmosferę nieco większego spokoju, dlatego że zbliżamy się do tych ostatnich dni życia naszego artysty Henri'ego Matisse'a. I właśnie od 1917 roku Henri zapragnął takiej atmosfery spokoju w swoim domu i w swoim sercu, dlatego znalazł się w Nicei i tam absolutnie oddał się pracy. Tą pracę przerywały jedynie wystawy w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast on w tym czasie powrócił do dekoracyjności i malował głównie akty kobiece i właśnie takie elementy, no to były dość malarskie obrazy i takie spokojne w kolorze po tych eksperymentach fowistycznych, powiem szczerze, tutaj parę przykładów, ale też przyjmował zlecenia na zupełnie różne odbiegające od malarstwa rzeczy typu ilustracje książkowe, kostiumy, projektował różne też przestrzenie, malarstwo w przestrzeni, także był takim, można powiedzieć, człowiekiem malarską orkiestrą, a w 1925 roku został odznaczony orderem Legii Honorowej. Mamy rok 1930 i nasz malarz Henri, nasz artysta Henri Matisse podejmuje zlecenie na malowidło na sklepieniu. Trzy lunety sklepienia, malowidło o nazwie Taniec. Niezwykle słynne dzieło, jeżeli ktoś jeszcze z Was nie kojarzy, to po obejrzeniu tego filmu zapamiętajcie Matisse'a, właśnie skojarzcie z tym malowidłem Taniec. Ale do rzeczy. Malowidło miało być umiejscowione na trzech lunetach sklepienia i kiedy w 1932 roku już prawie ukończono pracę nad tym dziełem, okazało się, że według złego pomiaru przestrzeni dzieło zyskało złe proporcje. Matisse jako perfekcjonista nie mógł się zgodzić na to, żeby to tak zostało, więc postanowił namalować to jeszcze raz. I tym razem przechytrzył system i sprytnie najpierw komponował na kawałkach kartonu, które składał w ten sposób, przykładał i mierzył do siebie, żeby całość kompozycji była jednak we właściwych proporcjach, we właściwym układzie i żeby wszystko było dobrze, żeby wszystkie właściwe pomiary były zachowane. I tutaj się zaczynają pierwsze eksperymenty właśnie z wycinankami, z takim kolażowaniem, do którego Henri będzie już przywiązany do końca życia. I w 1950 nawet na Biennale Sztuki w Wenecji otrzyma nagrodę za te właśnie eksperymenty wycinankowe, ale one tak naprawdę doprowadzą do takiej pełnej syntezy koloru i formy w malarstwie. W zasadzie malarstwo przestanie być malarstwem, zacznie być płaską powierzchnią barwną i z tego też Henri Matisse jest znany. W 1941 roku nasz malarz przeszedł poważną operację raka dwunastnicy, po której nie odzyskał już pełnej sprawności. Przykuty do fotela lub do łóżka nadal chciał się spełniać artystycznie i pracować i właśnie wtedy ta technika kolażowania wycinanek mu tą pracę ułatwiała. W 1948 roku natomiast przyjął ostatnie zlecenie na wykonanie dekoracji ściennej kaplicy różańcowej w Vence i tam ograniczył swoje malarstwo do niezbędnych linii. Tak naprawdę to była kompozycja czysto linearna, bardzo uproszczona, bardzo syntetyczna. Ostatni obraz natomiast namaluje w roku 1951.
Ostatnim jego obrazem będzie kobieta w sukni, natomiast Henri Matisse umiera jesienią 1954 roku. Tak prezentuje się kawałek życia i kariery artystycznej Henri Matisse'a, czyli Henry'ego Matisse'a. Jeżeli czegoś ciekawego dowiedziałeś się z tego filmu, to nie zapomnij o łapeczce w górę. Głos mi się tu zapodział. I oczywiście subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, bo dwa razy w tygodniu się tutaj pojawiam z takimi ciekawymi artystycznymi inspiracjami i nie tylko, bo też makijażowymi. Zapraszam Cię również na drugi kanał, kanał podcastowy poświęcony sztuce życia. Wszystko podlinkuję w opisie, a Ty koniecznie daj mi znać w komentarzu, który obraz Henry'ego Matisse'a lubisz i powiesiłbyś sobie w salonie nad kanapą. Dzięki piękne za oglądanie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech sztuka będzie z Tobą. Thank you.